Uwielbiam, kiedy telewizja robi program o YouTuberze. Redaktorzy zawsze szeroko podchodzą do sprawy, przyglądają się jej z każdego możliwego punktu widzenia, nie? YouTuber Daniel Medzikal, jego cieszące się niezwykłą popularnością, niestety, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, obsceniczne relacje na żywo. No to już wiecie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Sprawa jest na tyle znana, że chyba nie muszę jakoś tak wdawać się bardzo w szczegóły. Natomiast spróbuję zasugerować wam spojrzenie na nią z trochę innego punktu widzenia niż to, co przedstawia TVN i to, co przedstawiają social media i internet w ogóle. Swoją drogą to nie jest pierwszy program TVN-u, właściwie uwagi na temat YouTubera. Kiedyś podejmowali temat Gimpera i on dosyć szeroko się rozszedł w internecie i w social mediach właśnie. Ten temat Daniela jest taki dosyć... Niewiele osób się podejmuje tego, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem. Ja mam takie podejrzenie, że to wynika trochę ze strachu, że YouTuberzy boją się podejmować tematu Daniela, ponieważ wiadomo, że jego widzowie są bardzo wierni i na jego jedno skinienie mogą sporo zamieszania zrobić w internecie. Tak czy inaczej, o sprawie jest dosyć cicho, uważam, że ona jest jak najbardziej godna dyskusji i zamierzam do niej sprowokować, a jakże. Chciałbym wam zwrócić uwagę na jeden fragment, który moim zdaniem jest najważniejszą wypowiedzią Daniela w całym tym materiale i ma też duże znaczenie dla całej jego działalności. Posłuchajcie. A na przykład ja wymyśliłem coś, co stworzyli naprawdę ludzie, widzowie, publika i publika naprawdę mądra, konkretna, która no idzie w jeden kontent, mój prawdziwy taki, nie? Tutaj padają dwa bardzo ważne sformułowania. Pierwsze to jest takie. To ja wymyśliłem coś, co tak naprawdę stworzyli ludzie, a drugie to jest mój prawdziwy kontent. I ja nie po to wybrałem te dwa zdania, by wskazać ich nieścisłość, by wskazać to, że one sobie tak naprawdę przeczą, albo żeby się pośmiać z tego, w jaki sposób Daniel formułuje myśli. Ja je wybrałem, ponieważ one zawierają bardzo ważną prawdę, której większość obserwatorów, komentatorów, nawet widzów na YouTubie nie zauważa. Oczywiście jest tak, że to twórcy kształtują do pewnego stopnia zachowania widzów, ale mało kto zdaje sobie z tego sprawę, jak ogromny wpływ widzowie mają na zachowania twórcy. To widzowie w znakomitym stopniu decydują o tym, jaki content twórca zaprezentuje. To twórcy dużo bardziej dostosowują się do potrzeb widzów niż odwrotnie. I dla mnie niezaprzeczalną prawdą jest to, że to widzowie stworzyli Daniela Magikala. Łatwo zaprzeczyć tej myśli. Powiecie zaraz, ej, nie, niemożliwe, co ten facet opowiada. Przecież Daniel był taki, wychował się w takim świecie, wychował się w takiej rodzinie. Wcale żeśmy na niego nie mieli żadnego wpływu. Na pewno? To, że on pokazuje to, co pokazuje, wynika przede wszystkim z zainteresowania i z dobrego odbioru widzów. Wydaje nam się, że możemy patrzeć na jego świat i nazywać go patologią. A być może tak naprawdę świat widzów jest patologią. Że są wspierane pewne zachowania, finansowo wręcz. My mieliśmy takiego kumpla w szkole średniej, którego zawsze można było namówić, nie wiem, żeby wlazł na lód, ten lód się pod nim załamał i on wpadał do wody. I wszyscy mieli świetną zabawę, śmiali się, bawili wyśmienicie. Tylko nikt już nie myślał o tym, że koleś teraz do końca dnia będzie chodził w mokrych butach w środku zimy. Dokładnie taka sama sytuacja jest z Danielem. Ludzie mu wpłacają pieniądze, by tak naprawdę bawić się nim, by bawić się jego życiem. Powiecie, nie, to nie jest prawda, on byłby taki niezależnie od waszych działań. Dobra, spróbujmy sobie przyjąć hipotetyczną historię. Daniel zebrał sporo kasy na tych streamach, ludzie mu dużo wpłacają, tam są naprawdę no, zaskakujące czasami kwoty. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której on mówi, dobra, pora zmienić swoje życie. Nie podoba mi się to, w jaki sposób funkcjonowałem do tej pory. Robimy tak. Po pierwsze, wyprowadzam się z tamtego mieszkania, wynajmuję sobie coś, remontuję, zmieniam swój sposób zachowania, wywalam tych kolegów, którzy są też patologiczni, mają zły na mnie wpływ. Matkę wysyłam do... na odwyk, nie? Bo przecież dbam o nią, zależy mi na niej. No i co robię dalej? No i co? W nowym, ładnym mieszkaniu odpalam komputer i streamuję o czym? W jaki sposób będę dalej siebie sprzedawał w internecie? No w żaden. Ludzie nie będą już wspierali tego zachowania, tej zmiany pozytywnej, która w Danielu zaszła. Pamiętacie te momenty, kiedy na streamie Daniela było największe zamieszanie? Kiedy policja mu wjechała na chatę? Kiedy matka była już tak piana, że w ogóle nie wiedziała, co się dookoła niej dzieje i co robi? Kiedy pojawił się redaktor z telewizji, bo wiadomo było, że będzie szum? I tu naprawdę zupełnie nie chodzi o to, jak Daniel wpływa na dzieciaki, które być może go oglądają, być może nie, ale chodzi o to, jak widownia wpływa na niego, widownia, która go wykorzystuje, która ma największą zabawę, kiedy jemu stanie się coś złego, no bo spójrzmy na to w szerszej skali. Tam na tym streamie jemu nie dzieją się dobre rzeczy, on tylko dostaje pieniądze za to, że jemu w życiu dzieje się coś złego. Daniel tak naprawdę jest niewolnikiem widowni, która sobie zrobiła teatrzyk z jego życia, z jego nieszczęścia, z jego niepowodzeń. Oczywiście odezwą się głosy, ej stary, co ty pieprzysz, ja to oglądam, bo ja mu sprzyjam, ja chcę dla niego jak najlepiej.
No i co z tego, że ty chcesz dla niego jak najlepiej? Jakie to ma znaczenie? Jaki to ma wpływ na jego życie? Wpływ na jego życie ma to, że ludzie mu płacą, że ty być może mu płacisz za to, żeby jego życie wyglądało tak, jak wygląda w tej chwili. To jest twoim zdaniem dobre życzenie komukolwiek? Życzyłbyś komuś ze swojej rodziny, żeby jego życie wyglądało tak? Jesteś pewny, że jesteś po jego stronie? A pamiętacie ten słynny stream, na którym Daniel w swoim wynajętym mieszkaniu rozpalił ognisko? Nie wiem, czy to było wynajęte mieszkanie, czy to był wynajęty pokój. To nie ma dużego znaczenia. Dlaczego to zrobił? Dlatego, by poruszyć publiczność, by zrobić więcej zamieszania. I ludzie byli przeszczęśliwi z tego powodu. Ale jaki jest tego efekt? Stracił tamto mieszkanie i musiał wrócić do rodziny, od której chyba do pewnego stopnia uciekł. Zatem to właśnie pod wpływem widzów i być może także pod wpływem dążenia Daniela do rozbawienia tych widzów, jego sytuacja jest gorsza niż była pierwotnie. No i dobrze, żeby się specjalnie nie denerwować. Zamknijmy ten temat. Przyjmijmy takie łagodne założenie, żeby znaleźć jakiś kompromis, że widownia wpływa bardzo mocno na to, co się dzieje na streamie Daniela, zatem ta widownia wpływa na pozostałą widownię, nie? Jeżeli są starsi widzowie, którzy wspierają Daniela w tych zachowaniach, to tak naprawdę oni mają wpływ na tą młodszą widownię. To nie tylko Daniel. Daniel jest tylko narzędziem. Można mieć pretensje do siekiery za to, że ktoś przy jej użyciu zabił jakiegoś klienta. No niespecjalnie, to nie siekiera jest. Więc Daniel stał się narzędziem w rękach widzów starszych do tego, by być może kształtować widzów młodszych. Która no idzie w jeden content, mój prawdziwy taki, nie? Mój prawdziwy content. Czy to ma sens? Jak najbardziej, niezależnie od tego, czy Daniel tworzy to sam, czy tworzy pod wpływem widzów, to jest prawda, niezaprzeczalna, z tym nikt nie próbuje dyskutować. A co mamy z drugiej strony? Ślicznych panów z telewizji, w elegancko skrojonych garniturach, którzy siedzą w bardzo ładnych studiach, z reguły chociaż w przypadku uwagi, to oczywiście jeden z redaktorów przynajmniej jest w terenie, zresztą obaj chyba są, ale nie o tym mowa. Więc siedzą sobie eleganccy panowie, używający pięknego języka, unikający wulgaryzmów, w ogóle rezygnujący z wulgaryzmów, tylko wiecie co, czego brakuje w tych pięknych studiach? TVN-u i TVP, żeby było wszystko jasne, jednych i drugich traktuje porówno. Prawdy brakuje. Tam nie ma prawdy. I każdy, nawet mniej rozsądny człowiek, zdaje sobie z tego sprawę, że to, co dostajemy od telewizji, to jest tylko i wyłącznie interpretacja faktów pasująca do pewnych politycznych sympatii. I niezależnie od tego, czy uważam, że panowie z uwagi zrobili dobrą czy złą robotę prezentując ten materiał, to niestety są przedstawicielami instytucji, która jest niewiarygodna. I nie mówię tu o TVN-ie, mówię tu o telewizji ogólnie. I tak, Daniel Magical, jakkolwiek obsceniczne i paskudne by nie było to, co pokazuje, jest zdecydowanie bardziej wiarygodny niż TVP i TVN razem wzięte. Ludzie nas bardziej traktują jako sezon, seriale, jako reżyserkę. Oni myślą, że to jest reżyserowane. Oni nas traktują już nie jako rodzina, tam jakaś patologia, piją czy coś, się wyzywają. Oni nas traktują już jako bohaterów serialu, który ogląda naprawdę wiele, dziesiątki tysięcy ludzi. W tym, co teraz mówi Daniel, jest trochę prawdy, jest też trochę przekłamania. To znaczy, nikt nie wierzy w to, że jego program jest jakiś wyreżyserowany. Tam oczywiście są jakieś zaplanowane działania, że teraz robimy kociołek, teraz wywołujemy jakieś duchy, nie? To jest wszystko jasne. Ale jednak to jest takie rzeczywiste, to jest takie mięsiste, prawdziwe. I kiedy oglądam urywki streamów, to przypomina mi się serial Kiepscy. Był kiedyś taki na Polsacie, który w taki sposób przerysowany, patologiczny trochę ukazywał rzeczywistość. Tylko musimy cały czas pamiętać o tym i wydaje mi się, omówiłem o tym na początku dużo, że widzowie zapominają, że jednak w przypadku Kiepskich to byli aktorzy, którzy wracali do swojego normalnego życia. Natomiast w przypadku Daniela to już jest prawdziwe życie i jakby ciężko mu poza to wyjść. A kto wie, może wszyscy daliśmy się oszukać, może ja się dałem oszukać, może po nagraniu Daniel wychodzi z tego swojego studia, przebiera się w swój garnitur, siada do swojej BM-ki i jedzie do pięknej żony i dwójki dzieci, do jakiegoś eleganckiego mieszkania, kto wie. Te treści są strasznie przemocowe. Pokazuje się, w jak okropny sposób ten człowiek traktuje innych ludzi, w sposób, jaki odnosi się do własnej mamy w tym domu, jest z mojej perspektywy skandaliczny. Promowanie spożywania alkoholu publicznie jest także niedopuszczalne i, jeśli mnie pamięć nie myli, także karalne. No dobrze, czyli teraz takie sprawy ogólne. Nazwijmy je faktami. Jeżeli faktycznie jest tak, że publiczne spożywanie alkoholu i tym samym zachęcanie do spożywania alkoholu jest karalne, to dlaczego nikt z tym nic nie robi? Jeżeli to jest wbrew polskiemu prawu, to czemu nikt się za to nie bierze? Czemu Google nic nie robi? Wszyscy mają to w nosie, wszyscy mają to w dupie. Nikt nie podejmuje żadnego działania, żadna instytucja, która ma wpływ na tego typu rzeczy, nie podejmuje żadnego działania. O co chodzi? Co, youtuberzy mają o tym mówić i naprawiać ten świat? A może niech ktoś zrobi program i to załatwi sprawę, tak? Ja jestem absolutnym zwolennikiem wolności słowa i uważam, że ludzie powinni mówić i robić w internecie to, na co mają ochotę. Ale jeżeli ktoś w wyraźny sposób łamie prawo, to ktoś inny powinien się tym zająć.
I prawdaż? A warto pamiętać o tym, że takie filmy są oglądane także przez dzieciaki, bo one nie mają żadnej granicy wiekowej. To nie są filmy powyżej 18 lat. To naprawdę nie są filmy powyżej 18 lat? Ta pani dobrze mówi. Wydawało mi się, że one są oznaczone powyżej 18 lat, ale nie jestem pewny. Właściwie uznałem, że są oznaczone powyżej 18 lat, że chociaż tyle Google potrafi zrobić. Że chociaż do tego stopnia Google potrafi rozpoznać materiał. Bo ja przepraszam bardzo, ale jeżeli u mnie na materiale pojawi się kawałek pośladka, to ja od razu dostaję ostrzeżenie i zakaz streamowania na 3 miesiące. Oczywiście oznaczenie materiału powyżej 18 roku życia nie ma żadnego znaczenia, bo każdy dzieciak bez problemu to obchodzi. No ale jednak to by znaczyło, że Google nawet w tej minimalnej formie nie wykonuje żadnych kroków, by zabezpieczyć dzieci przed oglądaniem treści tego typu. I tak właściwie, gdyby się nad tym zastanowić, to Daniel ma pełne prawo robić takie materiały. To nie jest jego wina, że Google nie wykonuje swojej roboty. Z jego perspektywy on robi materiały dla ludzi dorosłych, dojrzałych, którzy bez problemu odróżniają zło i dobro. Natomiast to, że Google dopuszcza te materiały dla dzieciaków, które takiego rozumienia szerokiego rzeczywistości jeszcze nie mają, to jest tylko i wyłącznie wina Google'a. Zastanawiam się, po co pan to wszystko robi? Może dlatego też, aby ludzie nie byli agresywni, jest wiele chuliganek, niszczą, wandalizmu jest, a ludzie siedzą ze mną jednak za kamerą, mogą się uspokoić, mogą się pośmiać, mogą siedzieć w domu, napić się ze mną i spać, niż coś innego zrobić złego. Smacznego, na zdrowie! No dobra, nie oszukujmy się. Daniel robi to dla kasy i ma absolutnie prawo do tego. Nikt mu tego nie zabrania i nawet nie musi tego mówić, nie? Nawet nie musi tego postrzegać w ten sposób. Więc jego wypowiedź jest jak najbardziej prawdziwa z mojego punktu widzenia. Natomiast to też nie jest tak, że widzowie, którzy oglądają jego program, to jest jakaś ciężka patologia i w normalnych warunkach, gdyby tego programu nie dostali, to by łazili po mieście, rzucali butelkami w okna. To są normalni młodzi ludzie. Normalni młodzi ludzie, którzy szukają rozrywki prawdziwej, o tym żeśmy mówili przez cały czas, ale dosyć nietypowej. I tyle, no gdyby oni nie mieli tego programu, oglądaliby pewnie coś innego, no może niekoniecznie takiego dzikiego, ale naprawdę to jest też, to też Daniel trochę przedstawia tych ludzi w niekoniecznie dobrej postaci, nie? W niekoniecznie dobrej formie. To są normalni ludzie, no. To są ci sami widzowie, których ja mam. Oczywiście nie wszyscy, ale to się gdzieś przenika, więc pośród widzów Daniela są także moi widzowie. Ich nie uważam za jakichś ciężko patologicznych, którzy szukają tylko i wyłącznie okazji do rozróby, a stream Daniela ich ratuje. Ratuje im życie, kto wie, może by zrobili jakąś rozróbę, może by trafili do więzienia. Prawdziwa matka Teresa z tego Daniela. Ja w tym swoim materiale tak naprawdę mówiłem zaledwie połowę tego, co przedstawiali tam redaktorzy uwagi. Także gdybyście chcieli sobie obejrzeć całość, to link znajdziecie w opisie. Polecam, bo może wypatrzycie tam rzeczy, na które ja na przykład nie zwróciłem uwagi i chcielibyście dodać coś od siebie tutaj. No cóż, pora mi kończyć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, a właściwie być może nabraliście ochoty na spojrzenie na całą sprawę z trochę innej perspektywy. Uważam, że chyba udało mi się uchwycić tę perspektywę odrobinę odmienną niż to, o czym mówi się na co dzień w odniesieniu do Daniela. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam do dyskusji, oczywiście będę śledził komentarze, od czasu do czasu odpowiadał. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej hej.